weszliśmy w spółkę z tym Maderą, że w tym roku na święta przejmujemy handel karpiem. Do Wigilii skupujemy wszystkie karpie na osiedlu. Wystawiliśmy już tablicę na środku trawnika, że w tym miejscu karpie po okazyjnej cenie od rana w Wigilię. Teraz uważaj. Nikt na osiedlu nie ma karpia, więc wychodzimy w Wigilię rano z towarem i sprzedajemy. Dwa razy drożej, bo z ostatniej chwili. Ryba idzie jak woda. No, niezły, niezły. Ma się rozumieć, dochodami się dzielimy. Kupujemy garnitury, atrakcyjne wycieczki, może nawet auto. To w obliczeniach wychodzi wielki pieniądz. Buła, weźmiecie mnie do spółki? Właśnie jesteśmy bardzo otwarci na współpracę, bo no niestety finanse się kończą. A ile wam potrzeba? Na razie tyle, ile masz, a potem się zobaczy. Zapraszamy na Wigilię na 18. Bardzo. Mamusia przyjdzie troszeczkę wcześniej, żeby mi w kuchni pomóc. No i oczywiście, panie Półpielec, tak. Żadnych prezentów. A to ja wiem. Przecież jesteśmy dorośli, prawda? Tak. Choinkę to macie? No, nie, ale Wiesiek zaraz idzie na bazar. Ale po co? Po co przepłaci? Natarga się, a jeszcze drapaka przyniesie. A nie wiadomo, czy nie kradziony. A ja mam dostęp do bardzo przyzwoitej choinki z legalnego uboju. I to jest bardzo ważne, bo ja teraz powiedziałem, nie będę telerował żadnego złodziejstwa i to bez pieniędzy. To co, przynieść? Dla innych bym tego nie zrobił, nawet bym palcem nie kiwnął, ale my jesteśmy prawie rodziną. No tak, no, jeśli pan taki łaskaw. Bardzo proszę, to nie ma sprawy. Kiedy się wybierasz? No jak to cię? No sam mówiłeś. Punktualnie 10 rano ruszamy ze sprzedażą karpia. Zdejm szalik, bo się spocisz niepotrzebnie. 1000 karpi mamy sprzedać. Pewnie tam już ludzie czekają pod tablicą. Nastąpiła mała komplikacja. Karpie zdechły. Z przejedzenia. Za dużo kupiłeś karmy. Nie zdechły, niestety. A co się stało? Bądź dzielny, Wiesiek. Coś nie tak? Katastrofa. Jaka katastrofa? Rano idę z pierwszym wiadrem karpi. A tam pod tablicą? Ludzie nie przyszli. Nie przerywaj mi, jak płaczę. Przyszli tłum. A tam z ciężarówki sprzedają karpie. Matko boska. Dwa razy taniej niż u nas w sklepie. Ile pieniędzy się zmarnowało. Ja się zabiję. Nie zabijaj się, Wiesie. Ja cię oddam i o pieniądze się nie martw. Jestem poważna firma. Będziesz miał wszystko co do grosza. Naprawdę? Ale nie w złotówkach. A w jakiej walucie? W karpiach. Ej, no to co, to za chwilę pokaże się pierwsza gwiazdka. Bardzo ładna choinka, no. O ma igliwie gęste. W sumie szkoda, że ją coś przejechało. Pan Półpielec obiecał, że przyniesie tanio, piękne drzewko, a tu o! W dodatku sztuczna składana. A pieniądze wziął jak za dąb Bartek. Chwileczkę! A dorzuciłem szpraja z zapachem leśnym? A że nie kompletna, bo teraz kradną na potęgę. Szedłem właśnie tutaj, zatrzymałem się na placu, gdzie choinki sprzedają, bo chciałem porównać cenę. Odwróciłem się na chwilę, a tu złodziej pach i połowę gałązek ukradli, żeby jeszcze odkręcili, ale nie, wyrwali z gwintem. Ale zawieźmy spory na kółku. Przecież dzisiaj jest taki uroczysty dzień, wieczór, no.
A gdzie nasze piękne panie? Jadzia z mamusią siedzą w kuchni. Szczerze mówiąc, to Malinkę miałem na myśli. A Malinka poszła z Rafałem na Wigilię do dyskoteki. No to szkoda, no. No połamałbym się z nią opłatkiem, no uścisnął się i się tam, nie, to szkoda. Chyba niedługo zaczniemy. Ja jestem za. Zgłodniałem jak wilk. To co to ja dzisiaj jadłem? Rano rybka. No tak. No a już potem to co? Nic. Rączki całuję Jadziu, to co? Będzie 13 dań, tak jak każe tradycja? Będzie. A co nam przygotowała urocza gospodyni? Na początek będzie rybka w galarecie. A jaka? Karpik. Wspaniale, a potem? A potem będzie rybka na ostro z cebulką. Wspaniale, śledzik. Nie, karpik. A potem zupka? Tak, oczywiście zupka. Grzybowa. Nie. Rybna. Grzyby, ryby to są rzeczy o podobnym smaku. A potem rybka smażona? Tak, właśnie mamusia smaży w kuchni. Karpie. Będą również pierogi. Z kapustą? Tak. Prawie, konkretnie z rybą. Ale za to krokiety będą bardzo pyszne, takie najsmaczniejsze rybne. Ale podamy jeszcze potem łazanki. No i o, bardzo dobrze, dla odmiany coś bez ryby. Nie, nie, one będą właśnie z karpikiem. No, a potem podamy kompot. Mam nadzieję, że nie z karpika. No i będzie jeszcze szarlotka z karpia. To przecież w Szwecji to podają ryby na słodko. Ja tak gdzieś czytałam. A opłatek też macie z karpia? Nie, opłatek jest z opłatka. To co, to może coś byśmy pośpiewali? No. W końcu to jest Wigilia. No tylko co jadzie? No najlepiej to coś takiego, co wszyscy znamy. O! Najlepiej. Może dłuższe życie każdej pralki? Albo dobre pomysły, dobry smak. A może jakąś kolędę? A którą? Ja? Proponuję tę kolędę, no jak to jest ten? No, o Jezusku, no. O, dobry pomysł. Tak. Trzy, cztery. Grobie Jezuski, Bożoskie, Grobie Maluśki, Jezus, Maluśki, a pokoleczny.